Robi się. No dalej. Głupi łańcuch się zaciął. Czekaj. Tak. Już. Okej. Dobrze kombinujesz. Młoda nieźle wykombinowała, to fakt. Pomóż mi otworzyć. Dawaj. Dobra, nie. Mogę co najwyżej odrzut, więc bawił. Właśnie. 35. Cholera, schodź się, schodź. Nie ma żarcia, jakieś stare buty, ten nic nie miał. Chodź. Tu nie ma nic, czyli do góry. W końcu zabili tę dwójkę. Byłem pewien, że udało im się wymknąć z miasta. Teraz musimy znaleźć jeszcze to wrócie z pieszczonego samochodu. W tym wozie musiała być cała armia, no bo inaczej jak udałoby im się zajebać tam całą załogę? Hej, brać go! O kurde! Kurwa! Dobra, no zbieram ostrza chyba i... Mogę podnieść, natomiast... W razie zostawię tą rurkę.
Połażę, czy tu jeszcze kogoś gdzieś nie ma. Ale chyba nie ma nikogo do załatwienia. No cóż. Poszperajmy, czy tu coś jest. Mnie krzaczek zablokował. Jest wiadomo, że te kipy ze wschodniej części gówno widzieli. A to z Market Street. Właśnie tamtędy jadą. Kto wie, może ich wykurzą. Może niech ci turyści pokażą swoje gęby. Jest księgarnia, a to mogę wykorzystać. Joel! Na drugim piętrze ktoś jest. Tam. To, widzę go. Nie wychylaj się. Pułapki mogę wykorzystać na swoją korzyść. Złapali tego gościa i jego dziewuchę. W każdym razie kto został? Tylko gość i dzieciak? Ej, ile mamy tu stać i bawić się jajkami? Nie wiem. Chodźmy zajrzeć do chłopaków. Tych z piętra pewnie tak łatwo nie zdejmę. Ciągle się gapi w tą stronę, na to wygląda. Legę sobie wędruje. Thank you.
Nie wiem, na ile niezauważony mogę sobie przejść. O nie no, sztuczna inteligencja to tu nie powala. Kolega wędrowniczek jest tutaj. Zaczęliśmy przeczesywanie miasta w poszukiwaniu ocalałych. W hotelu ukryła się grupka żołnierzy. Zajęliśmy się nim. Tylko z nas zrobiło wypad na obwarowanie, a raczej na to z niego zostało. Większość ciężkiego sprzętu poszła w trakcie walki. Teraz długo nie wsiądziemy do czołgu, podobnie z ciężką artylerią, nic nie zostało. Jedynym wyjątkiem jest samochód terenowy. Udało nam się naprawić auto, zamontowane na nim działko. To cacko rządzi. Niech tylko ktoś z nami zadrze. Tamten będzie znowu wracał. Ocapnę najpierw tego, a potem jego kolegę. Posłaniaj mnie, kurwa ma! Albo i nie. Z jeden z mniejszych schematów, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, z jakimi się spotkałem, jeśli mam 4. Bo oni nie widzą, jak ona jest tuż obok nich, czy nie widzą, jak ja przechodzę tuż obok nich, ale jak już mnie zobaczą, to nawet jak się tłukę, to strzelają. Kiedyś się gościu tam zawiesił? Robię.
Nie wiem, czy można do tych jakoś podejść. Kark, siema, siema. Fajna gierka, wciągająca. Można, no kurczę, jak ładnie. Gierka jest o, rany. Fajna. Wytrzymać i przetrwać. Gierka jest fajna. Co? A, komiks. O, kolejna notatka. Fajnie, że mocno się skupia na historii, bo to się fajnie przez to gra. Tino Aguerki w ogóle, dzięki za followka, teraz dopiero zauważyłem, bo nie słyszę alertów w słuchawkach. 10 października. Właśnie na moich oczach kapitan Mastros wraz z resztą naszego oddziału zostali oblani benzyną i podpaleni. Zwierzęta potraktowały to jak święto. Stary narzekał, że to strata benzyny. Było ich zbyt wielu i jedyne co mogłem zrobić, to się wymknąć. Ale zapamiętam wszystkie ich twarze. Zrobię każdego z nich, jeśli to będzie koniec. Dobra, nie mam muzyczki. I można się już tu poruszać. Podnie. Bardziej, że mogę robić tak. I super. Aplikacja wyczyszczona, prawie wszyściutko zlutowane. Butelki mnie trochę mylą jedynie. Cegły. Bo myślę, że mam coś do zlutowania, a tu lipa. Ale ta gierka jest naprawdę fajna, przyjemnie mi się gra. A, bo ja teraz tu przeszedłem, gdzie byłem, dobra. Jaj! Ale było blisko. Ale było blisko. Uff. Dobra, już tego ani tego nie zrobię, ani tego nie zrobię. To prawie mam na max. Dobra. Zgaduję, że teraz mam tutaj iść.
Młoda, chodź tu.